A patronami i patronkami imiennymi Podcasteksu są Grzegorz Kyc, Lepszy niż nic, Mieszko Minkiewicz, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D, MJP Pro Tour, Wyjazdy Kolarskie, Justyna Mazur-Kudelska, Grzegorz Borowski i Marcin Dziedziński z podcastu Chodź na Słówko, medytacje na stres i lepszy sen, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Twój wuja od tatuażu, czyli wujek Darek, Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka, naczelny sklepikarz sklepu Szpeje, Dawid z podcastu 5 na 5, Tomasz Kopoczyński, Mediafan i Guzik z projekt Islandia.pl, wyprawy na Islandię, Jaś Grudziński, Zofia Zin, Piotr Semeniuk, Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Łukasz Maciejewski, Norbert Garczyński, Foka i Morświn, Julia Druszcz, Maciej Kotlęga fotografii, Maciek z krótkiego podcastu o kinie Filmawki, Paweł Maciejewski, Mietczyński, Kasper Kopeć oraz Piesek Szuwarek i jego ludzie. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Podcastex. Podcast o latach 90. i zerowych. Bartek, weź przypomnij mi taką rzecz. Ja nie wiem, czy to pamiętasz, ale byliśmy kiedyś w Rewalu trochę potańczyć w wakacje. Ja poszedłem do baru, tam jakieś, prawda, drineczki, wracam, a ty jesteś sam na parkiecie i R&B. Co tam się wtedy wydarzyło? Bo cały czas mi nie chcesz powiedzieć. Słuchaj, no ja tam przywiozłem pizzę w bardzo krótkiej koszulce do tego baru wtedy. No i nagrano mnie i w ten sposób trafiłem do teledysku Ewy Sonet, ale zanim przejdziemy do Ewy Sonet, znaczy długo zanim przejdziemy do Ewy Sonet, to mamy kilku innych wykonawców i wykonawczyń. Mamy cały odcinek, który nazywa się One Hit Wonders, edycja Zeros, tak? Czyli wszystkie tam postacie, które nagrały z grubsza jeden znany kawałek i albo ewentualnie półtora znanego kawałka, tak? I gdzieś tam na chwileczkę wzniosły się na wyżyny, na Olimp polskiej muzyki popularnej, po czym z tego Olimpu spadły z mniejszym lub większym hukiem. Tak jest. Edycja Zerosowa, a ściślej edycja 2001-2005, bo tak to sobie podzieliliśmy, żeby jakoś to zmieścić. Zawsze w takich przypadkach jest dużo pytań. A jak to? A czemu nie ma tego? A nie ma... No więc wybraliśmy, jako że znamy swój zapał związany z rozmową, to wybraliśmy 10, bo inaczej to by się zamieniło w jakieś tam piekło. Być może zrobimy suplement, tak jak z 90'sami. Zobaczymy. Chcieliśmy przy okazji zaznaczyć, że to nie jest nasz pomysł, to jest pomysł jednego z naszych słuchaczy, komentatorów. Wydaje mi się, że słuchaczy, a nie słuchaczek, ale nie jestem tutaj pewien. W każdym razie to się pojawia u nas na YouTubie. Czy może zrobimy Zerosowe One Hit Wonders? Robimy i dziękujemy za ten pomysł. Wydaje nam się, że jest bardzo fajny i postaramy się, żeby ten odcinek też taki był. To co, to przechodzimy może już do naszego Top 10 One Hit Wonders i zaczniemy od Kaji Paschalskiej. Od Kai Paschalskiej, która była wielką gwiazdą polskiej telewizji pod koniec lat 90. jako jedna z najbardziej znanych dziecięcych aktorek tak naprawdę, tak? No bo wiadomo, że były jakieś takie postacie typu Sara Mindler na przykład i tak dalej i Kaja Paschalska była jedną z nich, w sensie, że tam to nie był tylko taki krótki rozbłysk, ale granie w serialu Klan u niej trwało no, bardzo długo, no trwa do dziś tak naprawdę chyba, w sumie nie sprawdziłem, ale wydaje mi się, że postać Oli, czyli bohaterka Paschalskiej, wciąż w Klanie funkcjonuje. No muszę przyznać, że Klanu nie widziałem od dobrych paru lat, ale śledzę fanpage Beka z Klanu, bardzo polecam, bo tam są ludzie, którzy dzielnie oglądają wszystko jak leci, tak, w TVP. No i tak, no i Kaja Paschalska, która była jednym z pierwszych takich przykładów, powiedzmy, takiej młodej, multimedialnej gwiazdy, tak? Trochę jak, nie wiem, tam Justin Timberlake w Stanach, tak? Że tam coś tam śpiewa, coś tam jako dzieciak zaczynał, potem grał w filmach, tutaj jakieś skecze, SNL-e i tak dalej, i tak dalej. I oto mamy postać, która no jest kojarzona z muzyką, ale tam, prawda, dotknęła tego i owego. No i Kaja Paschalska też, młoda aktorka, która postanowiła rozpocząć karierę wokalną, albo którą w tę karierę wokalną wrzucono. Jeżeli jakimś cudem słucha nas Filip Łobodziński i usłyszał, że jedna z pierwszych, to tak mówi, no jedna z pierwszych, no ale hej. Boże, bardzo irytująca była ta postać grana przez Łobodzińskiego. Nieważne, rzeczywiście jest to prawda. Pojawił się pomysł, żeby Kaja Paschalska była też gwiazdą muzyki pop. Ja bym powiedział ściślej, że ona była przez moment, rzeczywiście krótki dosyć moment, gwiazdą takiej muzyki teen popowej. Tego typu grania już u nas za bardzo nie ma i to mi się jakoś tak unaoczniło, jak słuchałem sobie tych numerów z jej debiutanckiego albumu, self-titled, Kaja Paschalska, proszę pana, że faktycznie wiadomo, że to są bardzo zaprogramowane produkcje. Tutaj Paschalskiej pozwolono napisać kilka tekstów na płytę, więc już propsy dla producentów za zaufanie, ale poza tym jasne, że tam 40-letni faceci piszą tam muzykę czy teksty dla dziewczynki, która ma wtedy kilkanaście lat, ale rzeczywiście teraz te wszystkie Roxany Węgiel, Wiki Gabor, to już z założenia mają być po prostu w wieku 13 lat. Dojrzałe baby i to po prostu ma jednoczyć wszystkich. Tutaj mamy do czynienia z produktem, który jest typowo dla, no bardziej dla rówieśniczek niż rówieśników Kai Paschalskiej, chociaż jak przyznaliśmy się przed nagraniem przed sobą, Kaja Paschalska, można tu już powiedzieć, wtedy nam się podobała, mieliśmy tyle właśnie lat, że mogła się nam podobać, nie było w tym nic podejrzanego. No i co wzięliśmy dzisiaj na tapet? No oczywiście, co mogliśmy wziąć? Przyjaciel potrzebny od zaraz, proszę pana. No co, bęgerek na pewno, tekst autorstwa Andrzeja Piasecznego, Piaska, więc trochę jest to ta sytuacja, że dorosłe chłopy piszą dla dziewczynek, ale wyszło dosyć zręcznie. Nie jest to jakieś na siłę dojrzało erotyczne, jest to coś o relacjach, o gościu, który no właśnie, może troszeczkę jest jakiś taki no overdoingowy w tym wszystkim, nie? Chodzi z kąta w kąt, a tutaj, Bartku, chodzi nie o to, bo to jest piękne jednak w polskich piosenkach. Tutaj mamy inwersję, transakcentację. Chuj, ważne, że się mieści w wersie i w takcie i zostaje ta fraza w głowie. Bo zostaje, bo jest to całkiem catchy numer. Tak, ktoś tutaj zaraz zakrzyknie, ale zaraz, przecież Kaja Paschalska to nie tylko ten jeden numer, ale jeszcze ten drugi numer, który od razu zakończył był karierę. No, myśmy o tym mówili, tak mi się wydaje, że mówiliśmy o tym w odcinku o hip-hopolo, że Kaja Paschalska to jest jeden z takich, no, nie wiem, albo niewielu, albo być może nawet jedyny przykład takiej kariery, która no, eksplodowała, no bo rzeczywiście ten kawałek był bardzo catchy i latał sobie po rozgłośniach. Ja jako dzieciak nie miałem dostępu do telewizji muzycznych, a i tak znam ten teledysk z jakiegoś powodu, czyli on tam gdzieś tam sobie musiał lecieć i ta kariera później, no nie wiem, no, eksplodowała albo implodowała, gdy Kaja Paschalska postanowiła dograć się do piosenki Mała Chinka. Jest to prawdopodobnie jedna z najgorszych decyzji w historii polskiej muzyki popularnej. Coś, co no, nie ma powrotu z czegoś takiego, tak? Jakby to jest już... Będziemy tutaj mówili jeszcze o przynajmniej jednej artystce, za którą ciągnął się jeden temat i potem ona już nie uciekła od tego tematu i raczej nie ucieknie i będzie kojarzona już tylko z tym. No i Kaja Paschalska rzeczywiście miała ten drugi hicior, ale nie traktujemy go... Znaczy, dobra, no to jest pytanie, czym jest przebój, tak? No, Mała Chinka wtedy, kiedy się pojawiła, no po pierwsze to był featuring, to nie był jej kawałek, tak? A po drugie, jeśli możemy mówić, że był to przebój, to był przebój podawany dalej ironicznie, tak szerowany we wczesnym polskim internecie, więc jeśli coś było popularne dla beki, no to nie traktujemy tego jak taki solidny przebój, na którym, nie wiem, można zarobić albo zbudować sobie jakąś rozpoznawalność. Tak, to jest bardziej mem niż hit tak naprawdę, więc to by się zgadzało. To był pocałunek śmierci Funky Filona, czy Funkiego Filona, no przecież jesteśmy w Polsce, prawda? Więc to rzeczywiście jakoś tam zamknęło temat Kaja Paschalska, a muzyka popularna. Jeżeli chodzi o ten pierwszy album, no to przypomnijmy może, że tak, przyjaciel potrzebny od zaraz, no nie wiem, czy mamy to przypominać, że to jest przyjaciel potrzebny, no to jest całkiem znany numer. Kaja Paschalska zgarnęła nagrodę w Opolu w kategorii debiuty, zgarnęła też nominację do Fryderyka, była też druga płyta, Kaja 2, no też fajny tytuł, nie można powiedzieć. Ona zabrała mi ten tytuł, jak planowałem, tak znalazłem sobie płytę. Tak, a potem 2005, no i no dla Bartka, jeżeli chodzi o polski hip-hop topka, dla mnie to jest takie top 15-20 szczęścia, czyli pan Fikoł, Funky Filona i rzeczona nieszczęsna i mała Chinka. No i tak, i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o Kaję Paschalską. Ale jakoś do tego numeru powiem ci, że wróciłem z pewną przyjemnością. Nie czuję się absolutnie targetem tego typu muzyki, ale całkiem miły, taki poprokowy numer. No i Andrzej Piaseczny sobie też troszeczkę zarobił, prawda, pieniążków dodatkowo, więc to same, co jest najważniejsze. Jednak powodzenie finansowe Piaska jest dla nas zawsze bardzo, bardzo istotne, także tyle. Swoją drogą to jest, bo myśmy chyba w suplemencie do naszego One Hit Wonders rozmawiali o takim zjawisku muzycznym, który nazywało się Maya Craft, znaczy o wykonawczyni, która nazywała się Maya Craft i która była próbą zrobienia czegoś podobnego. Znaczy wykonawczyni nazywała się inaczej, to Maya Craft to był pseudonim i tak dalej. Czyli też jakiś taki teen pop, bardzo mocno w tym akurat wypadku bardzo mocno inspirowany postacią Britney Spears. No tutaj tej inspiracji nie widać jakoś specjalnie, ale tak, no to zdecydowanie było gdzieś tam dla nastolatków przeznaczone. Kaja Paschalska jakby nie uciekła od Klanu, jak już powiedzieliśmy, przez wiele kolejnych lat. Natomiast próbowała później uciec od właśnie wizerunku tej takiej nastolaty, czy wręcz dziecka tak z Klanu. I po kilku latach pojawiała się w CKM-ie, bodajże też w Playboyu. No, grała jakoś tam tą kartą, że może już nie kojarzcie mnie tak za mocno z Klanem. No, nie udało się od tego uciec, ale też czy jej jakoś współczuję specjalnie. Nie szczególnie, po pierwsze dlatego, że nagrała mało Inkę czy Kulinkę, a po drugie dlatego, że no mimo wszystko, jak masz taki etacik, jakim jest Klan przez nie wiem, kilkadziesiąt lat od wieku dziecięcego, no to nie jest źle tak naprawdę, nie? No to całkiem spoko etacik tak naprawdę. Tak. Myślę, że nie musimy jej żałować. Ta wolta jakaś taka wizerunkowa, czy próba dokonania tej wolty, no to jest bardzo, bardzo dobrze znany schemat, nie? Dziecięca gwiazdka, dziewczyna, dobra dziewczyna, sympatyczna dziewczyna, która robi się taka troszeczkę pikantna. No cóż, Kaja Paschalska próbowała jakoś tam uciec od tego wizerunku. Czy Ala Janosz dalej próbuje uciec od jajecznicy? Nie wiemy tego, ale warto o tym porozmawiać, bo mamy na liście też taką piosenkę jak Zbudziłam się, którą pewnie większość z was kojarzy jako jajecznica i tak już po prostu będzie, więc porozmawiajmy sobie chwilę o Ali Janosz, która, przypomnijmy, w 2002 roku wygrała Polskiego Idola. To była pierwsza edycja i to było dosyć zaskakujące, to znaczy to był zaskakujący wybór. Oczywiście decyduje lud, więc nie ma co z tym tutaj dyskutować. Najwięcej osób stwierdziło, że to Ala Janosz zasługuje na tę etykietkę idola, właściwie idolki. Problematyczny wybór. Z Alą Janosz mam wrażenie, że jeszcze w trakcie tego programu był problem. Ona, tutaj absolutnie nie kwestionując jej możliwości wokalnych, tak? Była bardzo, bardzo młodą dziewczyną, która wychodzi na scenę i śpiewa i robi to naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie, ale przy okazji jednak mam wrażenie, że była no boleśnie nijaka, cholera wie tak naprawdę, co z niej będzie, tak? Co z niej wyrośnie, co jest w ogóle problemem w przypadku jakichś takich nastoletnich wykonawców i wykonawczyń. Przypomnijmy, że za wygraną w Idolu należał się kontrakt płytowy i ten kontrakt płytowy został zrealizowany, bo w tym samym roku 2002 ukazała się płyta, debiutancka płyta Ali Janosz pod tytułem Ala Janosz, więc też nie kombinujemy, kurwa. To są takie decyzje. Tak. Jak nazwiemy płytę? Zaraz, musimy już szybko dotłuszczyć teraz. Bukaria za 10 minut się zamyka. No, nie wiem. Tak. Przypomnij, jak ona się nazywa. Jak ona się nazywa? Ala Janosz. Pym. I leci do drukarni. No i cóż z tą płytą? Bo tam był oczywiście pomniejszy hit, no albo może po prostu w miarę popularny w tamtym czasie numer, czyli Zmień siebie. Ale jednak w pamięci została jajecznica, czyli tak naprawdę Zbudziłam się. Zbudziłam się, nie było źle, o Jezus Maria, no i to jest jednak, to jest klątwa, nie? Jakby wszystko jest nie tak. Na początku w Idolu dają ci jakieś tam ewidentnie takie cudze ciuchy, tak cię przebierają ostentacyjnie, co w ogóle jest domeną talent show, a na pewno długo było w Polsce, ale przy okazji tak, jedziesz na Światowego Idola i wojewódzki robi jakąś po prostu kompletną siarę, aż jakiś chyba duński juror mu mówi, żeby się zamknął, czyli ten Duńczyk wyraża to, co myślimy, a potem dostajesz piosenkę z jajecznicą w tekście. Tak, do tego World Idola. Chyba wrócimy przy okazji odcinka o Idolu, który kiedyś się na pewno wydarzy, albo być może odcinka o wojewódzkim, dlatego że to mu zostało zapomniane. Natomiast już tak może przytoczę sytuację dla osób, które nie kojarzą. Po tym, jak skończył się Polski Idol i po tym, jak skończyło się ileś tam edycji Idola na świecie, to właściciele tego formatu, tej marki postanowili zrobić World Idola i tam pozapraszali wykonawców i wykonawczynie, które powygrywały tak różne tam edycje. I wśród nich był wojewódzki, który zachowywał się jak idiota zupełnie. Jakby prawdopodobnie próbował zrobić zachodnie show w swoim rozumieniu. Nie wiem, być, nie wiem, czy Howardem Sternem trochę, czy być jak jakiś tam prowadzący late night, natomiast zrobił z siebie... Dobra, to, że zrobił sobie Dawida, no to trudno, tak? No bo to się zdarza w telewizji, ale był przy tym strasznie cringe'owy i pamiętam, że ten cringe wylewał się z ekranu, ja to widziałem na żywo. Znaczy wtedy, kiedy został opuszczony, bo to nie leciało na żywo. Tak, ja też. I było to bardzo bolesne, ale Janosz tam zresztą mu chyba odkrzyknęła coś w którymś momencie, że tam nienawidzę czy coś takiego, tak? Tak. No nie wiem, no było to potworne i niesłusznie zapomniane, muszę powiedzieć. To prawda. Kuba Wojewódzki zrobił Andrzeja Wajdę w tym światowym idolu zresztą, bo jeśli chodzi o robienie show w stylu zachodnim, to pewnie język angielski by pomógł, ale wojewódzki był konsekwentny bardzo tutaj. No. Chociaż w sumie to tak się zastanawiałem potem lata później, czy to nie było tak, że ci jurorzy mówili po polsku, w swoich językach dla widzów, tak? A pozostali mówili po angielsku i być może wojewódzki w innych edycjach mówi też po angielsku, nie mam pojęcia. To jest ciężkie do sprawdzenia. Wiesz co, nie wiem jak to było, no ale już zostawmy tego wujka robiącego siarę, Ali Janosz, biednej. Została jajecznica. I co możemy powiedzieć o tym numerze? To znaczy możemy na pewno powiedzieć, że on jest przynajmniej na poziomie refrenu, który jest bardzo prosty tekstowo, bo to jest tylko na. Jest to catchy, jest to takie bardzo Disney Channelowe, takie właśnie wczesna farna. Nie było wtedy jeszcze Disney Channel, żeby nikt tutaj nie napisał, o jak to 2006, wiem. No i co mamy jeszcze? Mamy tekst też troszeczkę pisany jak dla dojrzałej w miarę kobiety, albo po prostu jak dla młodej kobiety, a nie jak dla nastolatki, tak? Coś tam myślę, jest inna mała, to dla niej schudł, dobrze pograła. No i sprawdziliśmy, kto ten tekst popełnił. Oczywiście to nie jest jakaś tajemnica. Napisała go Patrycja Kosiarkiewicz, która sporo takich tekstów polskim wykonawcom popowym dostarczyła i o której zapomnieliśmy przy okazji odcinka o 90'sowych One Hit Wonders, no ale to już trudno, więc jednak znów dorosła osoba, co prawda tej samej płci, ale znów dorosła osoba pisząca dla młodej dziewczynki, no 17-letniej wtedy, powiedzmy, czyli dla nastolatki. I widać bardzo, i też w samym klipie, że nikt nie ma pomysłu na Ale Janosz i Ale Janosz też, kurde, nie wie, kim jest. Coś jej tam każą, te za duże czapki, robić jakieś miny, tak naprawdę nic nie zostaje w głowie poza jajecznicą i poza Outlook Express, No Messages, które jest zaśpiewane, jest to wymówione jeszcze gorzej niż my to robimy i ja nie wiedziałem naprawdę bardzo długo. Ja słyszałem tam blues i jazz, w ogóle nie wiem, co zrobiła Ala Janosz tam, ale to jest jakby tak zrobione wszystko, żeby zostało jako taka pamiątka cringe'u w głowach i trochę tak było faktycznie. To jest ciekawe, bo... Mówimy tutaj o zwrotce, która leci tak. O 7:05 zbierz się i pędź, lecz jeśli coś w głowie mi zaświtało, Outlook Express, No Messages. Co to się stało? I teraz albo No Messages, czyli no, jakby bez wiadomości, tak, bez nowej wiadomości, albo No Messages. I nie mam pojęcia, tak jakby też strony, które zajmują się spisywaniem tekstów też, to jest jakaś tam kontrowersyjna kwestia. Po drugie, to, że ona zaśpiewała Outlook Express w ten sposób. Outlook Express! Nie miałem pojęcia też, podobnie jak ty, że tam to właśnie pada, mimo tego, że byłem użytkownikiem programu Outlook Express, tak, czyli programu chyba Microsoftowego, tak, który służy do odbierania maili. Nie miałem pojęcia, że to o to chodzi i wydaje mi się, że to, że ona zaśpiewała to z takim bardzo... nie wiem, brytyjskim tak naprawdę chyba akcentem, to była jakaś taka inicjatywa jakiegoś dziada, który siedział z nią w studiu i powiedział, ale weź, tutaj masz 2 wersy po angielsku, to weź tam dopierdol ten, jak masz po angielsku, to już wykorzystaj, to pokaż się tam na tym zachodzie i tak dalej, nie? Więc poleciał ten nieszczęsny dwuwers, tak jak poleciał. Jeśli chodzi o jajecznicę, być może też część osób nie wiem, tam jest dwuwers za ścianą śpiew i jajecznica. Jajecznica nie jest słowem, które dobrze brzmi w poezji i to mówię ja, człowiek, który na poezji niespecjalnie się zna, ale też ktoś uznał, że ten dwuwers jest na tyle dobry, że on musi paść dwukrotnie w tej piosence, dlatego, że on jest powtórzony na samym końcu jeszcze, przed tym ostatnim refrenem. Tak jakby, jak taki, nie wiem, gwóźdź, który tam dobija to wieku kariery Ali Janosz. Ali Janosz, która wiele lat później mówiła, że mówiła o sobie z wtedy, że była marionetką no, w domyśle dla korporacji, tak, czyli pewnie i dla Polsatu, i dla wytwórni płytowych, które tam pchały jej tę karierę. No, szkoda jej, natomiast tak jak mówisz, no, ten wybór Ali Janosz na polskiego idola, on był tyleż dziwny, co nie dziwny wcale, bo tak naprawdę jeśli wrócimy rok albo dwa, nie pamiętam już, w którym roku leciał Big Brother, pierwsza edycja Polski, Big Brother, to przecież tam też jakby finalnie wygrał taki normal zupełny, czyli Janusz Dzięcioł. Nie? Jakby świętej pamięci zresztą, tak. Tam nie zwyciężyły te takie najbardziej, powiedzmy, wyraziste osoby, które tam właśnie robiły wszystko, żeby wygrać, tylko był ten Janusz Dzięcioł, który no, pod sam koniec budował sobie popularność tam parodiowaniem innych uczestników, no ale tak generalnie po prostu był takim panem w średnim wieku, który potem zresztą zaczął karierę polityczną i tak dalej, ale zupełnie się nie wyróżniał. To nie była zupełnie celebrycka postać. Nie? No i tak samo Ala Janosz no nie była postacią celebrycką. Była 16-latką, którą udało się tam po prostu przepchnąć na to miejsce słusznie albo niesłusznie, nie wiem. Natomiast to na pewno nie był... To raczej była osoba, która powinna wygrać szansę na sukces, niż program typu Idol, nie? Na pewno tak. Tak. Jeżeli chodzi o Janusza Dzięcioła wspomnianego, no to wiesz, jakby jeżeli chodzi o zwycięzcę, czy nam zwyciężczynię Big Brothera, to jest inny plan na tę osobę, tak? Jakby nie chodzi o to, że mamy wyłonić nową gwiazdę, tylko jest to pewien rodzaj jakiegoś takiego laboratorium, przynajmniej tak traktowano pierwszą edycję polskiego Big Brothera, a tutaj jednak jest to jakieś takie namaszczenie, tak? Ty masz występować, tak? Masz być nową gwiazdą, bo hej, dajemy ci tę szansę. No właśnie, to nie wyszło na World Idol 8. miejsce, więc no nie traktujemy tego w kategoriach porażki oczywiście, no bo to zupełnie inna konkurencja, zupełnie inny ciężar. Chyba Kurt Nielsen wtedy wygrał, tak? I potem nagrał cover She's So High. No, jeżeli chodzi o Ale Janosz, to tak, po tym debiucie kolejny album solowy pojawi się dopiero w 2011, więc to coś mówi o chyba jej stosunku do showbizu i vice versa tak naprawdę. No to po prostu się nie udało. Po drodze jej się zdarzały jakieś tam przypałowe historie typu ten występ z Indios Bravos na Woodstocku, gdzie zaczyna improwizować wokalnie i to troszeczkę podpada, wiesz, pod te kompilacje z Idola, tak, że ktoś po prostu coś odinbia kompletnie, bo mu się wydaje, że potrafi śpiewać. Oczywiście Ala Janosz ma warunki wokalne, tam po prostu coś bardzo nie pykło z odsłuchem, nie wiem, z prowadzeniem głosu, nieważne, ale to jednak taka osoba, która się nam zapisała w pamięci jako osoba, która raz na jakiś czas po prostu odpierdoli coś takiego krępu. Nie? Udało się jej oczywiście zgarnąć razem z Chudu Bendem, jej małżonka, w 2010 roku złotą płytę, więc to też nie jest tak, że nic tam muzycznie absolutnie się nie wydarzyło. Wydarza się dalej, teraz zdaje się, że śpiewa piosenki adresowane do dzieci, ale tej takiej wielkiej popowej kariery nie zrobiła, no i można by obstawiać, że raczej już nie zrobi, chociaż oczywiście życzymy Ali Janosz dobrze, no bo jest sympatyczną osobą i ewidentnie lubi śpiewać i nie jest tak, że nie potrafi tego robić, ale no nie ma jakiegoś takiego, proszę pana, takiego faktora X, nawiązując do innego talent show i nawiązując znowu do Kuby Wojewódzkiego. No tego u niej zabrakło. Tak, no też to jest zawsze takie pytanie przy takich osobach jak Ala Janosz, nawet jak Kaja Paschalska, szczerze powiedziawszy, że to były bardzo młode dziewczyny, tak? Kaja Paschalska no, w momencie nagrywania Chinki czy Kulinki nie miała jeszcze 20 lat. Czy ten wpierdol, jaki dostały dziewczyny, taki wpierdol, wiesz, taka beka straszna, po prostu ogólnonarodowa, tak? W przypadku Ali Janosz ona była troszeczkę łagodniejsza, no ale jednak, to słowo jajecznica, no, to jedno słowo zakończyło jej karierę tak naprawdę, no bo nie dało się tego już później odkleić. Czy to było słuszne i czy nie powinniśmy być nieco delikatniejsi? Ja wiem, że powiedziałem, że niespecjalnie mi szkoda Kai Paschalskiej, no bo jednak Chinka czy Kulinka dla mnie jest przede wszystkim numerem, niezależnie od tego, czy on jest żartem muzycznym, czy nie, jest po prostu rasistowski, nie powinien w ogóle powstać, szczerze powiedziawszy, no bo jakby, wiesz, nie? Natomiast Ala Janosz, no nie wiem, no to jest takie pytanie na przyszłość, na przykład, nie wiem, czy Odniósłbym się w sumie do Jan Kleosi, ale ona jest już dużo starsza od dziewczyn, ale wciąż, tak? Jakby to jest sytuacja, w której 40-paroletni seksistowski raper nawija o jej genitaliach dzisiaj. I czy to jest sposób na traktowanie młodych dziewczyn, które stały się popularne? Nie wydaje mi się i być może powinniśmy czasami się hamować, jeśli chodzi o to, w jaki sposób mówimy o takich młodych dziewczynach, które nawet niekoniecznie muszą kontrolować swoją karierę, tylko siedzą tam jakieś stare dziady, a jak nie pyknie, to po prostu, jak pyknie, to są wielkimi zwycięzcami, panami kompozytorami i paniami kompozytorkami, a jak nie pyknie, to się tam chowają gdzieś w cieniu i o, dobra, próbujemy z kolejną, nie? Tak, a wystarczyło zmienić słowo jajecznica na jakieś rymujące się z nim. Zaproponuję. Ladacznica na przykład, nie wiem, że o sąsiadce, której nienawidzi podmiotka w tej piosence, bo czy Ala Janosz to nie wiemy. No messages i latacznica. Myśl o tym, że to jest no messages, czyli że ona jest fanką jakiegoś takiego bardzo klasycznego jazzu i nienawidzi tych, kurwa, grają te fryty w ogóle, gdzie tu jest, jakie tu jest metrum, wiesz, ona jest bardzo, tak, bardzo... Tak, to nie jest muzyka. Ona jest bardzo zanurzona w tradycji, nienawidzi w ogóle jeździć do klubu Mózg w Bydgoszczy. No to jest taka no messages. No to ewidentnie są no messages, ale no nie słychać tego za bardzo. Tak to jest podane. Jennifer Brown współkomponowała tę piosenkę, jeszcze dodamy, bo to takie cudze esy często, to jakieś duże wytwórnie typu tam BMG czy coś tam, no to wiadomo, że się kontaktowały i to była wokalistka swego czasu w Szwecji popularna. No cóż, jest na naszej liście kolejna piosenka, wobec której ja osobiście mam dużo mniej sympatii niż wobec jajecznicy i wobec przyjaciel potrzebny od zaraz. Kasia Klich, Lepszy Model, i to również jest rok 2002, album Lepszy Model, Jaro i Kasia Klich. Nie znoszę tej piosenki, przyznam. Nie mam nic absolutnie do Kasi Klich, ani do Jarosława Płocicy, czyli do Jara, natomiast te takie właśnie retrostylizacje, te jakieś takie sampelki retro, które się tam w ogóle w zerowych zaczęły jakoś pojawiać na potęgę, to jest coś, co mi absolutnie odbiera smak życia, natomiast propsy za jakiś tam, powiedzmy, autorski głos, jeżeli chodzi o polską muzykę popularną. I jednak dużo osób doceniało jakiś taki, no, feministyczny, może w jakimś takim prostym wydaniu, no, ale no, mniejsza o to, jakby w Polsce każdy feminizm, wiesz, zawsze cenny, ten wątek związany z tekstem. Natomiast muzycznie dla mnie nie do zniesienia, powiem ci. Przy czym muszę powiedzieć, że znaczy tekst jest oczywiście dużo bardziej wyrazisty niż nie wiem, teksty polskich piosenkarek wielu z lat 90. Natomiast tak pomyślałem sobie dzisiaj, co by było, gdyby taki tekst zaśpiewał mężczyzna, tak? To jest jeden z tych tekstów kultury, które niespecjalnie, nie zniosłyby gender swapu jakoś specjalnie, no bo to wyszedłby jakiś taki bucerski w ogóle seksista, który tam ten, nie? Kasi Klich tutaj jakoś się powiodło bez tego, chociaż założę się, że gdzieś tam na jakichś tam forach internetowych pewnie zdarzały się rozkminki dotyczące tego, że no zaraz, to jakby lepszy model, jak on na tych mężczyzn traktuje. No tak, no Kasia Klich, która nagrała kilka innych piosenek, które gdzieś tam się otarły o radio. Tutaj pamiętam, że trójka, której słuchał bardzo mocno mój ojciec, kiedy byłem nastolatkiem, i proszę bardzo, co ze mnie wyrosło dzisiaj. Wychowany na trójce. Tak, no. Jestem totalnie wychowany na trójce. W tejże trójce leciał Calvados bardzo mocno, tam ten taki numer. Natomiast no, one jakoś tam się, no właśnie, mówię, no otarło popularność, ale popularne się tak rzeczywiście nigdy nie stały, a Lepszy Model no jest już tam poważnym singielkiem, tak? I pewnie tam udało się trochę pieniędzy z ZAX-u wyciągnąć, nie? No i właśnie, i ZAX, i to jest tutaj jedno z tych takich kluczowych słów. Tak, poza Calvadosem było jeszcze na tej zresztą płycie Będę robić nic będę robić, ale był taki numer w miarę popularny. W każdym razie tak, Lepszy Model. I jeśli chodzi o polski rynek muzyczny, jeśli chodzi o tantiemy, no właśnie, bo to One Hit Wonder, no to może brzmieć jak jakieś takie pogardliwe określenie, że ktoś się pojawił, tam miał jakiś jeden w miarę popularny numer, był kompletnie bezbarwny, zniknął nara, nie? Po prostu to nie było dla ciebie. Tymczasem Kasia Klich wydawała się dosyć wyrazistą postacią tak naprawdę, momentami taką dosyć buntowniczą, momentami buldupiącą. To, żeby jakby oddać tutaj sprawiedliwość. Tam zdaje się, że po eliminacjach do Eurowizji w 2004, to znaczy po krajowych eliminacjach, Kasia Klich narzekała bardzo na to, że ludzie to nie głosują w ogóle na piosenki, tylko na twarze, tak? Jeżeli ktoś tam bardzo popularny wystąpi ze średnią piosenką, to po prostu wygra. No to jednak nie jest krytyka mechanizmów, jakimi się rządzi rynek muzyczny, tylko krytyka tego, że ludzie nie są wystarczająco, nie wiem, tam osłuchani czy ogarnięci. Natomiast kilka razy ze strony Klich i ze strony Jara pojawiały się jakieś takie zarzuty dotyczące tego, że ten rynek muzyczny w Polsce nie jest czysty, tak? Że producenci czy jacyś decydenci z rozgłośni radiowych proponują jakieś takie no korupcyjne wymiany, tak? Wpiszesz mnie do ZAX-ów jako tam współautora muzyki i będziemy po prostu ładować z tym numerem ile chcesz, tak? Będziemy to bardzo mocno promować w ramach za te korzyści. W 2008 roku Jaro opublikował na stronie Kasi Klich, tak, to były takie czasy, że ludzie mieli strony www i Jaro opublikował tam tekst. Strona domowa. The truth is out there, no wiadomo do czego nawiązywał, ale głównie chodziło mu o to, że ten rynek jest zgniły, tak, między innymi zarzucał Robertowi Kozy, że tam branie łapówek, co się zresztą skończyło procesem, tak. Sama Kasia Klich też w tym samym roku na tej samej stronie opublikowała jakiś taki bardzo niepokojący wpis związany z tym, że już po prostu nie ma siły walczyć, jeżeli chodzi o swoją pozycję artystyczną, że przeżywa gehennę, że myśli o tym, żeby ze sobą skończyć wręcz wprost. Tam pojawiają się jakieś takie słowa, no i to jest bardzo, bardzo mocno skierowane w stronę tych mechanizmów, więc oczywiście powody mogą być różne, ale jest kilka jakichś takich przesłanek, które sprawiają, że no tak, że Kasia Klich zniknęła nie bez powodu. Po prostu było jej bardzo nie po drodze ze wszystkimi, którzy mają jakąś władzę w tym polskim muzycznym showbizie, który no jest jaki jest, może i śmieszny, no ale istnieje, tak? A na pewno istniał w 2008 roku w takiej formie, o jakiej pisze Jaro czy Klich. Czy Kasi Klich udało się rozbić kliki bez sensu, że rządzące polskim fonografią nie udało się finalnie. Chciałem, dobra, co tam, to był dobry żart, delivery nie wyszło, okej. Bardzo dobry żart, no. A poprzeczka jest wiadomo gdzie w tym podcaście, więc hej. Tak, no, nie pykło, natomiast no Kasi Klich też nie pykło finalnie, znaczy chociaż czy tak nie pykło bardzo, no ona tam się jakoś utrzymywała jako wokalistka, no powiedzmy, że nie wiem, no Ala Janosz krócej funkcjonowała powiedzmy w polskich mediach, tak, jako wokalistka niż Kasia Klich, tak finalnie. No i Kasia Klich raz na jakiś czas sam sobie powraca. Zresztą jakiś czas temu oglądałem cały wywiad z Jaro, który przeprowadził autor podcastu Rap Matters, polecam, taka długa rozmowa. No i tam też jest trochę mówiono o Kasi Klich. No prawdopodobnie po prostu to są dzisiaj tacy twórcy, którzy sobie żyją z wcześniejszych dokonań i Jaro też zajmuje się produkcją, ma swoje studio, tak, i tak dalej, więc źle nie pykło, tak. No to, jakby polskie kariery muzyczne bardzo często polegały na tym, że ktoś zrobił jakiś jeden albo dwa single kiedyś tam i da się z tego wyżyć kolejne 20-30 lat, tak spokojnie. Jakby masz rozpoznawane nazwisko i pewnie funkcjonujesz jako, to pamiętam, to w 2005 roku taki hicior, pamiętam, Lepszy Model, tak? 2000, który to był? Drugi, przepraszam, nie piąty. Więc tak, no i Lepszy Model powrócił jeszcze wraz z... Była nowa wersja nagrana wspólnie z raperką Ryfouri, więc tak, no. To co, to przechodzimy chyba do kolejnego numeru, który założy się, jego tytuł nic nikomu nie powie. Tak przynajmniej było ze mną, że jak zobaczyłem tytuł, to musiałem automatycznie sobie włączyć na YouTubie, bo nie miałem pojęcia, o czym jest kurwa mowa. To nie fajnie, bo akurat wybrałem ten numer na nasz pierwszy taniec. Tak jak miliony Polaków, bo jest to rzeczywiście ten numer Farby, jedyny tak naprawdę hit Farby, bo właśnie dlatego się tutaj znalazł, hej, bo rozmawiamy One Hit Wonders. Dobrze się składa. To jest piosenka, tak, to jest piosenka na maksa weselna, o czym sami artyści oczywiście wiedzą, to może w skrócie Farba powstała pod koniec lat 90. No i cóż można powiedzieć, ta nazwa mi się wydawała swego czasu dosyć perwersyjna, że tak, że to chodzi o dwuznaczność, że z jednej strony się maskujesz, że to jest krew, tak jak farba z nosa, nie, to chodzi o jakieś tam saszetki z farbą, które się rozwaliły podczas jednego z koncertów, bo organizatorem czy tam sponsorem koncertu była firma, która takie rzeczy właśnie produkuje, a chce tu zostać. Numer bardzo sentymentalny, wzruszający. To jest numer z ich debiutu z 2003. Z debiutu pod tytułem Muszę krzyczeć. No i Farba nie jest jakimś takim bardzo krzyczącym zespołem, tylko raczej takim właśnie troszkę rockującym, w sensie troszkę gitarującym, ale jednak stawiającym na jakieś takie dosyć intensywne, proste wzruszenia. To nie jest Farbenlere. To nie jest takie łojenie jak Wojtek Wojda i Farbenlere. To oczywiście sobie tutaj tego nie pomyli. pomylili. Jest to piosenka, która już zaczyna się dosyć, przepraszam, ale to jest dosyć zabawne, że wszystko wokół się zmienia i jest pauza, nawet ty, i że to brzmi trochę jak diss. I tam potem nasze wspólne marzenia to my. No nie jest to jakieś najwybitniejsze pisanie, ale też to jest takie pisanie i taka estetyka, takie ja mam wrażenie, które jakoś tam zapełniało taką lukę po disco polo, które już wtedy sobie do takiego katakumbowego trwania schodziło w 2003 roku i potem się wyłoniło wiadomo kiedy. Jest takie mocne po prostu, nie do końca disco polo, ale jednak intensywność i prostota przekazu, właśnie taka, wiesz, Universe i Sumptuastic w tamtym czasie, to tylko, że oni akurat w bardziej tanecznym stylu, że to jest wszystko to. No i rzeczywiście numer, który jest szalenie weselny. Tam niedawno w tekście na temat Joanna Kozak, czyli cały czas wokalistka, oryginalna wokalistka i aktualna wokalistka Farby, mówiła o tym, że no sama nie wie, czy to jest błogosławieństwo, czy przekleństwo. No jest to, kurwa, moim zdaniem błogosławieństwo jednak, no bo przepraszam, ale Farba nie zrobiła niczego innego, co by się jakimś szerokim echem odbiło, a dzięki temu hicikowi chcę tu zostać i razem i wszyscy i tańczymy. Dzięki temu no ktoś jednak się nimi interesuje i sobie grywają, tak? Może to nie są jakieś najbardziej prestiżowe miejsca, ale nieważne, jest to zawód, jest to zajęcie, jest to bycie w obiegu. No wiele jakichś takich, wiele łez uronionych na pewno, jak, to jest jedna z tych piosenek, że jak przejrzysz komentarze, to o, pamiętam, kurwa, Jastarnia 2004, nie? Coś tam, że to jest dokładnie ten numer. Pierwszy taniec, pierwsze fiki-wiki z przyszłą żoną, no jakieś takie historie. To wszystko jest wpisane, chcę tu zostać na pewno. Znaczy, no wiesz, to jest pytanie trochę z pogranicza filozofii i rynku fonograficznego, tak? Jakby, jeśli by tak porozmawiać szczerze z takimi wykonawcami, jak na przykład muzycy związani z zespołem Farba, tak? Czy to jednak dobrze, czy niedobrze mieć ten jeden hicior, tak? I czego więcej, no bo to jednak sprawia, że to jakoś ogranicza twój rozwój, tak? Raz, że pewnie cię rozleniwia, no bo masz ten jeden numer, na którym możesz już po prostu do 70 tam sobie potrwać i jeszcze dodatkowo, jak już wejdziesz na playlisty weselne, to już w ogóle jesteś nieśmiertelny, tak? No to już tam już nic się z tobą nie wydarzy i nic się nie zadzieje, jeśli chodzi o twoją pozycję. Ale no po drugie, no właśnie, czy to nie jest takie ograniczające, tak? Być może wokalistka zespołu Farba miała na myśli to, że no już ciężko było jej cokolwiek więcej zrobić w tej karierze, jeśli wszyscy ją kojarzą z tym jednym numerem, nie? I być może, wiesz, no to w tym sensie to jest przekleństwo, nie? Wiesz co, w tym sensie na pewno, tylko tak mówią osoby, którym się po prostu nie udało nigdy później napisać naprawdę jakiegoś takiego catchy numeru. W sensie, wiesz, wciągniemy w to Jana Borysewicza, czemu nie? Dawno nie było. Czemu nie? Jan Borysewicz raczej nie płacze, że no, ludzie wspominają te nasze numery z debiutu, a potem tyle płyt, nie? Potem też było sporo jednak bangerów rozmaitych, również w 90'sach, więc ludzie, którzy mają po prostu rękę do pisania przebojów, no nie wpadają w taką rynnę, nie? A to, że ona mówi, że to może być przekleństwo, że to jest przekleństwo tylko i wyłącznie dlatego, że ten taki jakiś, powiedzmy, ich pik, jeżeli chodzi o popularność, nastąpił przy okazji debiutu i że oni nie mieli, nie wiem, najwyraźniej jakichś sił twórczych, żeby to przebić. Jeżeli sobie wyobrazimy świat bez chcę tu zostać, no absolutnie da się wyobrazić sobie taki świat. No to... Tak, to gdzie jest miejsce zespołu Farba w tym świecie, nie? Jest to zespół, który już się po drodze 28 razy rozpadł, bo po prostu nie ma grania, nie ma jobów, nie? Więc myślę, że należy się z tej sytuacji cieszyć tak naprawdę. Później nie pykło, no to nie pykło. Tam jakieś longplaye się pojawiały, ale co jest najważniejsze, ten utwór w 2002, czyli zanim ta debiutancka płyta wyszła, a ten singiel już gdzieś był w obiegu, pojawił się w filmie Rek Kosmiczna Nominacja. To jest film Big Brotherowy i to jest film, przy którym Gulczas, a jak myślisz, no wypada całkiem nieźle, nie? Że jakby obejrzysz sobie Irka i stwierdzasz, nie, Gulczas, a jak myślisz, to był zajebisty film, no. To jest spoko kino. No. Przy okazji numer Chcę Zostać ma 54 miliony odtworzeń na YouTubie. No są to okolice, nie wiem, największych gwiazd, szczerze mówiąc. Znaczy singli największych gwiazd amerykańskich, tak? Oczywiście te gwiazdy amerykańskie osiągają takie wyświetlenia w ciągu roku, dwóch, a nie w ciągu 14, jak w przypadku tego teledysku. No i tak, no i pod tym teledyskiem, wrzuconym zresztą z oficjalny kanał zespołu Farba. tak? Jest wspomnienie ze strony zespołu Farba w komentarzu dotyczące Artura Przygody, czyli założyciela i pierwszego gitarzysty zespołu Farba, który zmarł w, no nie w zeszłym, tak, w 2021 roku, w maju, tragicznie, więc no tak. Ale te 54 miliony to jest jednak dowód na to, że to jest prawdopodobnie po prostu liczba, która wynika z tego puszczania i na weselach, i na imprezach, i na jakichś takich sentymentalnych spotkaniach. I no, niewiele jednak, stosunkowo niewiele numerów, tak? Pewnie można byłoby naliczyć z 200 takich numerów. Osiąga taki status jednak na YouTubie, że ludzie go tak po prostu puszczają, że pamiętasz ten numer, puśćmy go teraz, nie? Nasz pierwszy taniec to puśćmy go jeszcze raz. Pierwszy taniec na pierwszej Komunii Świętej. Tak. No taki bardzo użytkowy numer, który raczej nie sprawia, że ludzie jakoś szczególnie sięgają po inną muzykę Farby. Czy słusznie, czy niesłusznie, to już to zostawiamy, bo nie będziemy złośliwi. Jak zapomnieć, Bartek? To jest pytanie, a jednocześnie tytuł piosenki, która musiała się tutaj znaleźć. Oczywiście chodzi o 1.8L, o rok 2003, o album Wideoteka, ale mówiliśmy bardzo dużo o 1.8L w naszym odcinku, w naszych odcinkach tak naprawdę na temat hip-hopolo, więc zapraszamy i zachęcamy, bo są dosyć obszerne. No ale coś tutaj trzeba przypomnieć. Sam numer oczywiście pamiętacie i cytat, który pojawił się już co prawda w odcinku o hip-hopolo, ale zawsze warto go przytoczyć. To jest cytat, który pochodzi z reportażu Szymaniaka, który był opublikowany w Wyborczej. Kiedyś siedzimy na osiedlowej ławce i podbija znajomy, opowiada Paczkoś. Rap nagrywacie? Mam na płycie taki utworek, eleganckie pianinko, może wam się przyda, mówi. Do tego Towson zrobił beat. Po pierwsze oczywiście piękne wspomnienie, po drugie ono jest naznaczone fałszem, bo jak już dzisiaj wiemy, to eleganckie pianinko to był po prostu rip, to był sample z utworu Live pod tytułem Overcome, tylko tam troszeczkę przyspieszony, ale legenda została. Kolega z eleganckim pianinkiem podbija do ziomów na ławce i potem dzieje się już historia polskiej muzyki rozrywkowej, Bartek. Tak, to jest zabawne, bo ten numer Overcome, on był jakoś tam rozpromowany w kontekście ataków z 11 września, ataków terrorystycznych, natomiast to jest zabawne, jak tam się wejdzie w komentarze, no to oczywiście, że tam ludzie, Amerykanie piszą jakieś takie mniej i bardziej wzruszające świadectwa dotyczące tego, jak oni wspominają to wydarzenie, że tam ktoś bliski zginął i tak dalej, ale raz na jakiś czas pomiędzy tymi wspomnieniami amerykańskimi jest jakiś Polak, który wychodzi, jak zapomnieć, to jest sampelek stąd, nie? Więc nie wiem, czy zespół Live, być może zespół Live się dowiedział o jak zapomnieć dzięki tym komentarzom, nie? No bo nie da się tego ominąć, jak się tam zjedzie, powiedzmy, 2 czy 3 strony tych komentarzy. No tak, no jak zapomnieć, to jest klasyczek, to jest swoją drogą chyba najlepiej znany numer rapowy przez moją dziewczynę, która zawsze była rockowa i nigdy w ogóle nie była rapowa, powiedzmy, w Lidzbazie i w Gimbazie, a jak zapomnieć akurat jest dobrze przez nią znane no i tak, no myśmy mieli dużo rozkmin dotyczący tego numeru i w ogóle hip-hopolo, w tych odcinkach o hip-hopolo. No jedną z nich jest to, czy na przykład, nie wiem, czy dla części słuchaczy, słuchaczek zwłaszcza chyba, czy jak zapomnieć, to rzeczywiście był jakiś taki synonim hip-hopu polskiego, nie? Że wszedł ten hip-hop i proszę bardzo, jak zapomnieć, taki hicik, nie? I że to jest właśnie polski hip-hop, czyli to jest ten, wiesz, zły sen, ten koszmar polskich true raperów, tak? Którzy właśnie obawiali się tego, że to całe środowisko będzie ośmieszone przez tak ckliwe numery, jak zapomnieć. No bo co, no ten numer jest ckliwy i jest bardzo, bardzo delikatny, jest ewidentnie napisany przez wrażliwca, co więcej, jak już wiemy po latach, przez wrażliwca, który rzeczywiście znalazł się w trudnej sercowo sytuacji, w sytuacji, która no, tak finalnie zakończyła się dla niego pozytywnie, tak. Dlatego, że no, udało mu się związać z tą dziewczyną, o której, czy dla której został napisany ten numer, no raczej o której, nie? No bo on tam chce o niej zapomnieć, ale nie dość, że nie udało mu się zapomnieć, to jeszcze wszystko dobrze skończyło, bo są dzisiaj razem, więc no i co? Nie dość, że nie udało się zapomnieć, to jeszcze wzięli ślub. Tak, to jest rzeczywiście dobra puenta, ale wiesz co, bo nie wspomnieliśmy w tym naszym odcinku o hip-hopolo o jednym cytacie z tekstu Filipa Kalinowskiego z Nuance i to trochę pokazuje, no my w tym naszym odcinku, no trochę wcielamy się w adwokatów tutaj pogardzanych hip-hopolowców, to znaczy próbowaliśmy na to spojrzeć z różnych stron, ale przyznam, że to akurat jest perfidne. Otóż cytuję Kalinowskiego: część naszej redakcji dobrze pamięta tekst promocyjny załączony do dziennikarskiej kopii singla Jak Zapomnieć i widniejące w nim zdanie. Krzysztof TFK, czyli Tofik Bączek, nie jest tylko producentem hip-hopowym, ale też umie grać na pianinie. No i to jest dosyć nieładne tutaj, znaczy, prawda? Wiesz, on nie powiedział, że zagrał ten beat, okej? Okay? Tylko przy okazji, jakby co, dajemy wam tutaj singiel, który leci na samplu pianinowym i ja powiem, że umiem grać na pianinie, ale jakby co? To ej, na tej płycie były inne utwory, dobrze? Pamiętasz je wszystkie? Tak. Tak, no dobra, no to było nieładne, no i w ogóle myśmy jakiś czas temu prywatnie sobie z Mateuszem, bo czasami rozmawiam prywatnie z Mateuszem, tak. I trafiłem na taki filmik, który rozbiera na części pierwsze płytę Jazz w wolnych chwilach, znaczy tu dwupłytowy album Jazz w wolnych chwilach Ostrego. W tym sensie rozbiera, że po prostu śledzi sam znaczy skąd pochodzą sample, tak? Z tych różnych utworów. No i tak miałem jakieś takie wrażenie w trakcie słuchania tego, że ten pomysł na produkcję polegający właśnie na tym, że wycinasz bardzo dużą część utworu, lekko ją przyspieszasz, no to jest jakby jestem oczywiście okej z samplingiem, ale że to jest taka produkcja, która jest trochę leniwa czasami, no i jakby z jednej strony no właśnie mamy to 1.8L z tą leniwą rzeczą pod tytułem tam pianinko i tak dalej, a z drugiej strony no właśnie mamy tego Ostrego, który jakby zawsze mi się wydawało, że to jest znakomity w ogóle producent, zdecydowanie lepszy niż raper, a teraz jakoś tak, nie wiem, no. Nawet zadałem pytanie o opinię na ten temat znajomego producenta, czyli Wojtka Urbańskiego, pozdrawiam. I on powiedział, że tak się kiedyś, w skrócie dużym, że tak się kiedyś produkowało. I że tak po prostu nie był taki łatwy dostęp do numerów jazzowych jak dzisiaj i tak dalej, więc tak się po prostu robiło, no nie? Ja to nawet rozumiem, przy czym, no nie wiem, co ty myślisz na temat takiej produkcji właśnie opartej na tym, że dosłownie wycinasz kilka taktów dużych, tak, z numeru, przyspieszasz, dodajesz bicik i lecimy, no nie? No jest to rzeczywiście lazy, ale no tutaj faktycznie ta prawda czasu sporo robi, jeżeli chodzi o moment rozwoju polskiego hip-hopu, tak, że podchodząc do tego z tej strony, no to no okej, dobra, to było jeszcze wszystko w powijakach w rozwoju rzeczy samplingowe, jakieś takie beatmakerskie, więc tak, zgadzam się. Bartek, gdzie byłoby 1.8L, gdyby nie Jak Zapomnieć, gdzie byłaby grupa live, gdyby nie 11 września, gdzie byłaby Ewelina Flinta, gdyby nie Żałuję? Nie wiadomo, ale to jest kolejna piosenka na tej liście. Otóż znowu mamy przypadek idolowy. Mamy Ewelinę Flintę. Nie wiem, czy miałeś crusha na Ewelinę Flintę w trakcie Idola pierwszego. Ja mogłem mieć, ale też mogłem mieć wtedy crusha na wszystkie dziewczyny na świecie, bo miałem jakieś 13 lat, więc tak po prostu było. Ewelina Flinta Idola nie wygrała, bo wygrała go, jako się rzekło, Ala Janosz, ale zajęła drugie miejsce i tak zainteresowały się nią duże wytwórnie. Płytę debiutancką pod tytułem Przeznaczenie wydał Zigzag BMG, no i jest to po prostu typowy taki wypiek. No, to jest rockowa dziewczyna, ona tam Janis Joplin lubiła śpiewać, więc dajcie jej tam troszeczkę gitarek, dajcie jej zaśpiewać Respect Reddinga i niech wypierdala. Dajmy jej poza tym jakieś cudzesy poprokowe i będzie dobrze. No i Żałuję jest takim cudzesem, o czym powiemy jeszcze. Ja muszę powiedzieć, że w moim headcanonie, takim osobistym, piosenka Żałuję jest odpowiedzią z tego samego roku zresztą na numer Jak Zapomnieć. W sensie, że z jednej strony masz tego mężczyznę, który nawija, że ile dałbym zapomnieć cię, a ona mu odpowiada, że żałuję, że cię znałem, że tam się wydarzyło jednak coś więcej, że to nie jest tak, że on jest jakąś tam, nie wiem, ofiarą miłości, tylko że tam jakieś syfy były po obu stronach. No i to by się wszystko zgadzało, tak? No bo to jest rzeczywiście numer, który w refrenie ma, no to jednak no tak, takie powerowo zaśpiewane, żałuję, że cię znałam, żałuję, że kochałam. Idol zresztą był programem, który rzeczywiście wypromował stosunkowo sporo wykonawców. Nawet jeśli na chwilę, to jednak wydaje mi się, że troszkę więcej niż szansa na sukces, ale ci z szansy, którym się udało i te osoby tam, te wykonawczynie i wykonawcy z szansy, którym się udało, oni jednak zatrzymali się troszkę na dłużej na rynku fonograficznym niż ci ludzie z Idola, nie? Nie wiem, jakby nie robiłem badań pod tym kątem, ale takie odnoszę wrażenie, że ci ludzie z Idola z reguły to było tak, że i ich sława eksplodowała na moment i potem już tam niewiele z tego było. Tak, to prawda, ale dopiero Idol dał Szymonowi Wydrze przepustkę do kariery, więc jakby no, uważam, że to jest przewaga, ale tak zupełnie serio, no to szansa rzeczywiście, ona się faktycznie okazała szansą na sukces dla bardzo wielu wokalistów i bardzo często nie pamiętamy o tym, że faktycznie, przecież ona była w szansie. No jakby pamiętamy o Steczkowskiej, która wykonuje Boskie Buenos, tak, bo to są jakieś takie glorious momenty tego programu. Pamiętamy o tym, że Kasia Stankiewicz się tam pojawiła i że dzięki temu trafiła do Various Monks tak naprawdę, ale ta lista jest dłuższa. Wystarczy wspomnieć, że Joanna Kulik, która raczej jest przede wszystkim aktorką, a nie wokalistką, ale wokalistką też, pojawiła się najpierw w szansie i to jakoś tam z powodzeniem, więc ta lista rzeczywiście jest długa, a talent show z Polski jednak takich jednostrzałowców wydawały sporo, ale Szymon Wydra nie jest jednym z nich, bo to już jest długa kariera, to już jest... No to były dwa numery. To już jest, dokładnie, to już jest pomnik tak naprawdę muzyki rockowej Szymon Wydra, no. Jakość pomnika świadczy o jakości muzyki rockowej. Tak, to nie wiem, czy mamy coś do powiedzenia jeszcze na temat Eweliny Flinty. Wydaje mi się, że jak troszeczkę głębiej wejdziemy w temat programu Idol, to tam będzie troszkę więcej do porozkminiania, tak? Tych karier i tego, co się z nimi zadziało, no bo to jest rzeczywiście interesujące. To dodam jeszcze może, że utwór Żałuję był coverem i był napisany przez Mirko Wukomanowicza. Pierwotnie wykonywała go serbska wykonawczyni Ana Stanić. I to był numer, który wtedy miał 7 lat, wtedy kiedy... Nie 7, 5 lat, wtedy kiedy Ewelina Flinta go wykonała. No i co, no... Czy szkoda Eweliny Flinty jakoś specjalnie? No nie wiem. Wydaje mi się, że Ewelina Flinta przy pomyślnych wiatrach w latach 90. mogła być kolejną wokalistką zespołu Various Monks. Taka teza. Mogłoby się to wydarzyć, ale ja już czuję oddech Roberta Jansona na karku. Zresztą zdarza mi się to często. Ja go cały czas czuję. Zdarza mi się to często również, tak. Ale myślę, że tutaj się jego postać pojawi, tak coś czuję. Tak. Jest to teza, którą można obronić. No tak, no to w takim razie kolejny numer i co? Być może Właśnie trudno to sklasyfikować. Mamy jakieś różne doświadczenia, różne punkty widzenia, różny stosunek do muzyczki. Być może to jest najmniej popularny numer w tym zestawie. Dobra, może jeden z najmniej popularnych. Marcin Rozynek i Siłacz, proszę pana. Debiutancka płyta Marcina Rozynka, Księga Urodzaju. Ale nie pierwsza płyta nagrana z udziałem Marcina Rozynka, bo on był wcześniej wokalistą zespołu Atmosphere, który był całkiem taki popularny. To był taki przestrzenny zespół, który się tak trochę w szatki U2 stroił. U2 już grało wtedy zupełnie inaczej, ale trochę takich zespołów mieliśmy. Wilki też były przecież takim zespołem przez jakiś czas. No i co z tym Marcinem Rozynkiem? To jest dosyć nietypowa sytuacja, jeżeli chodzi o tę listę, bo to była w pełni autorska muzyczka. To był gość, który pisał muzykę i teksty. Jego demko bardzo się podobało ponoć Grzegorzowi Ciechowskiemu, który produkował tę płytę razem z Leszkiem Biolikiem, który jest znany i z Republiki, i z Wilków. No jakaś taka bardzo kameralna sytuacja. Ktoś by mógł, patrząc na Marcina Rozynka i biorąc pod uwagę to, w jakich czasach to powstało, powiedzieć, zaraz, czy to jest polski James Blunt? Ale James Blunt tę swoją znaną płytę, tam gdzie jest You're Beautiful, wydał dopiero rok później. Więc jest to po prostu fryzura, którą nosili wtedy bardzo często młodzi mężczyźni. Ja, dopóki to miało sens, tak do 2005-2006 też taką nosiłem. No i został taki numer, który we mnie jakoś wywołuje w miarę ciepłe skojarzenia. Tak ci powiem po prostu. Może z jednej strony sałata, ale taka całkiem przyjemna, intymna, kameralna. Nie, no totalnie. Wydaje mi się, że gdyby to był numer troszkę inaczej wyprodukowany, to on mógłby być, nie wiem, mógłby być lata później dopuszczony na jakiegoś offa na przykład, tak? Ze strony jakiegoś innego zespołu. No wiadomo, że on jest bardzo miękko wyprodukowany, tak? Jest taki bardzo nieszkodliwy. A przy okazji Marcin Rozenek ma super miękki głos i warunki głosowe ma naprawdę spoko, tak? Zwłaszcza nie wiem, na tle jakichś takich innych, trochę już zapomnianych postaci powiedzmy polskiej muzyki tamtego okresu typu Krzysztof Kiliański na przykład, nie? To tak. Ja dodam tylko jeszcze, że teledysk do Siłacza zawiera sceny kręcone w centrum Warszawy, to były obok w ogóle Pałacu Kultury i tam przy Galerii Centrum, no to były okolice, które ja bardzo lubiłem jako dziecko w ogóle i tam to były moje i fajnie, że znaczy właśnie w tych okolicach, znaczy jako dziecko, jako nastolatek, tak? I w tych okolicach lubiłem po tych okolicach lubiłem się poruszać i bardzo mi jest miło, że ktoś zarejestrował je z tamtego czasu. To jest tak. pewien rodzaj hołdu dla dzieciństwa Bartka ze strony Marcina Rozynka i ze strony osoby, która reżyserowała ten teledysk, tego nie wiemy. I w ogóle muzycznie tak, mówisz o tym, że to jest miękkie, tam zresztą Ciechowski podgrywa na klawiszach, ale jest to wyprodukowane tak, żeby no jakoś no nie wypychało odbiorcy jakiegoś takiego powiedzmy mniej alternatywnego i w ogóle to granie, to co Rozynek wtedy proponuje, to jest próba stworzenia jakiejś takiej muzyki, która połączy różne, mam wrażenie, gusta, różne grupy wiekowe, która połączy jakieś takie popowe ciągotki z jakąś taką, nie wiem, artystyczną wizją, powiedzmy, z jakąś taką autorskością po prostu. Jest tutaj troszeczkę jakiejś takiej pretęchy, powiedzmy, miejscami, tak? Jak chleb smakujesz mi, tam niczym król Karol kupię ci korale planet, ale dla mnie to w gruncie rzeczy mieści się w jakiejś takiej, wiesz, w jakichś takich granicach przyzwoitości i w sumie całkiem fajny numer. A widzisz, no to nie jest jakiś taki arcyznany numer, a nie śpiewaliśmy go jeszcze, Bartek. To prawda, ale on jest trudny do śpiewania, tak? No bo jakby, jest to takie momenty, ja nie wiem jak to określić, tak, jakby, czy to ma jakieś określenie powiedzmy w profesjonalnym języku muzycznym, ale są takie momenty, kiedy Marcin Rozynek wchodzi na naprawdę wysokie, wchodzi w wysokie tony i ja absolutnie nie jestem w stanie tego zaśpiewać, więc bardzo proszę. Nie? To ja jeszcze powiem, że w tym tekście pojawia się cytat z Międzynarodówki, uważam, że to jest super i nie znam drugiej popowej piosenki, w której, polskiej oczywiście, w której pojawiłby się cytat z Międzynarodówki, czyli ruszymy z posad bryło świata, także pan Marcin Rozynek, propsy. Tak, znaczy przy okazji trzeba powiedzieć, że Marcin Rozynek nie zrobił kariery również dlatego, że PiS doszedł do władzy 2 lata później, a Marcin Rozynek jest starym komuchem, więc jakby, o czym tu mówimy. Dobrze, stworzył Księga Urodzaju. Co to jest za tytuł płyty, na miłość do Boga? No to jest gra słów, ja wiem, hej, ale, dobre właśnie. No. Powiedziałeś, że teledysk do siłacza był hołdem dla mojego dzieciństwa i dla mojej nastoletniości, natomiast hołdem dla ciebie i dla twoich oczu. I tutaj mówię całkowicie poważnie, że Mateusz posiada oczy koloru czarnego. Czarne niczym po prostu paciory, może mi się niczym paciorki, no jakby czemu, znaczy niczym węgiełki na przykład, można by niczym powiedzieć. Paciorki z węgla. Tak, paciorki z węgla. Oczywiście tutaj mówię o piosence, która została wykonana przez zespół Iwan i Delfin, czy też przez zespół Delfin oraz przez wokalistę, który nazywał się Iwan Komarenko i nazywa się tak wciąż. I niestety wciąż nagrywa. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszych jego dokonań, nie będziemy się na nich jakoś specjalnie skupiali, myśmy sobie postanowili jakiś czas temu, że będziemy zdecydowanie mniej mówić o papieżu Janie Pawle II, ale no co odcinek to jakby nie da się, tak? To jest ten. No bo czemu Iwan Komarenko w ogóle trafił do Polski? Okazało się, że jest to jedna ze zbrodni papieskich, dlatego, że rzeczywiście trafił do Polski dlatego, że Jan Paweł II przyjechał na pielgrzymkę w roku 1991. Iwan Komarenko stwierdził wtedy, że przyjedzie na te Światowe Dni Młodzieży, z okazji których to się wydarzyło. Trafił do Częstochowy, a później stwierdził, że no w sumie zostaje i został ku uciesze no też w sumie osób, które organizowały wesela gdzieś tak od 2004 roku, nie? Wzwyż. No trochę tak. No, natknął się na Wojciecha Olszewskiego i na Łukasza Lazera. Mam straszną ochotę powiedzieć laser po prostu. Już myślę o jego kampanii prezydenckiej laser tak, albo laser, tak, że chce zostać burmistrzem jakiegoś niedużego miasta i to jest hasło Major Laser, tak jak ten zespół. No jest dużo tutaj pomysłów. W każdym razie pomysłem Łukasza Lazera w tamtym czasie było stworzenie zespołu wspólnie z Iwanem. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, zespół Delfin, czyli Olszewski i Lazer istniał. Potrzebny był jeszcze, proszę pana, no wszechstronny, charyzmatyczny wokalista. No a czy Iwan Komarenko nie jest takowym? No jest, no umówmy się. Jest charyzmatyczny, trzeba powiedzieć, że jest charyzmatyczny. Jest. No jest, tak, jest to postać na pewno charakterystyczna. Jeżeli chodzi o słowa na CH, to na pewno charakterystyczna. Pewna charyzma specyficzna też nam się... Masz tam jeszcze jedno słowo na CH. No, to nie wolno tak. To a propos tego gwizdu aktywistka i ministra piosenka jak Kity i Mity, ale to już późniejsze lata. Iwan Komarenko tak w ogóle, znaczy nie wygrał, tylko uczestniczył w tym wewnętrznym talent show Jestem Jaki Jestem. O tym będziemy mówić w odcinku Jestem Jaki Jestem, który w końcu powstanie. W każdym razie no, miał różne pomysły na to, jak zostać gwiazdą, ale jednak w tym pomogła przede wszystkim piosenka Jej czarne oczy, tak? Bo chyba taki jest dokładny tytuł tego doskonałego utworu. Ten numer pojawił się w obiegu w 2004 roku, w lutym, na początku jako singiel. W marcu wyszła debiutancka płytka zespołu Iwan i Delfin, zatytułowana, no nie zgadniecie, Iwan i Delfin, który to już taki przypadek. No i ludzie to rzeczywiście kupili. To jest okropnie zeroesowa muzyka, to znaczy te rzeczy, które w zeroesach były złe, one są w tym kawałku, czyli ten beat połączony z tą taką ciętą gitarą akustyczną, no były jakieś takie rzeczy właśnie typu tam Two Faces, jakieś takie horrorowe dla mnie wspomnienia. Oni bardzo chętnie sięgali po jakiś taki wątek, wiesz, nawiązujący do pochodzenia Iwana i do też fizis Iwana, czyli troszeczkę jakichś takich wschodnich dumek, a troszeczkę jakichś takich, wiesz, romskich historii, ale tutaj nie. Tutaj mamy jednak dosyć prostolinijną piosenkę pop, w której się dzieją rzeczy tekstowo jakieś takie dosyć wątpliwe. Blaszany daszek tłucze deszcz, czy to jest kurwa Leopold Staff, nie wiemy, tak? Troszeczkę to wystaje z tego tekstu, no ale hit był, no. Hit był na tyle duży, że pojawiło się krótko później wznowienie tej płyty debiutanckiej, ale już pod tytułem Czarne Oczy, żeby wszyscy wiedzieli, że a, to dobra, to jest ten zespół i przez chwilę rzeczywiście im to pykało, bo przecież w końcu trafili na Eurowizję jako reprezentanci naszego państwa i też jest to świetny występ. Jest to utwór Czarna Dziewczyna, a na scenie pojawia się Gosia Andrzejewicz, która bardzo nieudolnie udaje, że gra na akordeonie, to znaczy wydobywa z niego bardzo różne dźwięki, ale nie używa lewej ręki do tego, co w przypadku akordeonu może być trudne. Także taka krótka, ale barwna historia tego zespołu na pewno. Z drugiej strony to może nawet i lepiej, że Gosia Andrzejewicz nie gra na akordeonie rzeczywiście, czy nie grała wtedy, bo mogłoby być jeszcze gorzej. I to nie mówię o skillsach akordeonowych Gosi Andrzejewicz, tylko generalnie o akordeonie. Niemniej, tak, no jeśli chodzi o ten występ, no to tam bardzo były mocno zarysowane, ten występ eurowizyjny, tam mocno były zarysowane wątki romskie i te wątki romskie, z nimi jakoś tam Iwan jest kojarzony do dziś, no bo Iwan Komarenko to jest taki gość, który trochę balansuje pomiędzy, tak folkowo balansuje, tak, że nawet dzisiaj, kiedy nagrywa no szurskie zupełnie numery, podczas pandemii nagrywał kawałki antyszczepionkowe i sugerujące, że pandemia to plandemia i tam, nie wiem, disujące ministra zdrowia i tak dalej. Nawet one były utrzymane w takim bardzo ludycznym klimacie, który ciężko było uchwycić, bo to nie było ani do końca to, co my uznajemy za muzykę romską, ani to nie była do końca jakiś taki folk właśnie taki słowiański, czy nie wiem, czy rosyjski, więc to jest coś tak pomiędzy, a przy okazji ten jego zaśpiew, który ten akcent, który jest bardzo mocno słyszalny, nadawał temu jeszcze dodatkowego takiego smaczku, który dodatkowo utrudnia, tak, właściwą interpretację, powiedzmy, korzeni tych jego numerów. No więc tak, no to jest jakaś taka to jest dziwny wokalista i to jest bardzo dziwnie kariera, która potoczyła się w bardzo ekscentrycznym kierunku. Na szczęście wydaje mi się, że te jego numery, które teraz wychodzą, one oczywiście, że są popularne wśród, nie wiem, no, antyszczepionkowców i wśród ludzi, którzy mają poglądy podobne do niego, no bo tak, no bo to jest jednak osoba ze znanym ryjcem, która ma takie same poglądy jak ja, to jest jednak rzadkość. Znaczy nie jak ja, tylko jak te osoby, ale z drugiej strony wydaje mi się, że do tych ludzi tylko sprowadza się popularność i do ludzi, którzy ewentualnie puszczą to dla beki. Natomiast nie ma tutaj szans, żeby Iwan Komarenko wykaraskał się z czegoś takiego i żeby prowadził dalej karierę w sposób poważny. Tak, tak. Szanse powodzenia też tych jego działań, powiedzmy, cudzysłów społecznych są na szczęście, moim zdaniem na szczęście oczywiście, Iwan uważa, że inaczej, na pewno niskie. Ja w trakcie pandemii, czy na pewno coś takiego jest, tak, kurwa, istnieje Iwan coś takiego i w trakcie pandemii byłem z moją dziewczyną na Starym Kleparzu, to jest takie targowisko na Starym Mieście w Krakowie. Okropna pogoda, nikogo nie ma na ulicach, bo wszystko jest pozamykane, jest zimno, więc lepiej już siedzieć w tym domu. Więc poszliśmy tam z braku laku zupełnie zobaczyć, czy cokolwiek się dzieje, cokolwiek. W każdym razie zobaczyliśmy w pewnym momencie Iwana Komarenkę ze swoją świtą, to było jakieś 6 osób i mieli transparenty i przyszli na ten stary Kleparz, który jest bardzo, no bardzo czy dość przynajmniej tłocznym miejscem, tak w takim normalnym trybie, ale nie wtedy i po prostu postali przez jakieś 10 minut i zorientowali się, że będą manifestować, ale nie wiadomo wobec kogo i cała manifestacja została rozwiązana, więc miejmy nadzieję, że tak będzie z dalszymi działaniami takimi okołopolitycznymi Iwana Komarenki. Miał absolutnie fenomenalne, mam nadzieję, że sztuczne, ale absolutnie fenomenalne futro, takie grafitowe, także trzeba przyznać, że Iwan Komarenko dalej wygląda efektownie, ale niech mu się na tym polu publicznym nie wiedzie, przynajmniej dopóki pierdoli takie kocopoły. No, być może mają po prostu wspólnego krawca z Grzegorzem Krychowiakiem. Tak? No, to był ten vibe, to był ten vibe, to był ten poziom glamour, no. Jeśli skoro mowa o glamour, to przejdźmy do kolejnego utworu. Jest to utwór wykonawcy, który nazywa się Mleko, znaczy miał ksywę Mleko, nie nazywa się Mleko, nazywał się trochę inaczej. Mianowicie Dariusz Mielczarek, no prawdopodobnie to rzeczywiście jest ksywa, która wyszła z bloków, tak? To nazwisko jest trochę podobne do słowa mleko, więc możemy tutaj zakładać, że rzeczywiście to ma coś wspólnego. Zagadka rozwiązana. Tak. Przy okazji Mleko jest gościem, który wydał 3 płyty, 2 nielegalnie i te płyty mają, tak jak mówiliśmy tutaj dużo o tytułach dzisiaj, tak? W sensie, że te wszystkie tendencje, żeby nazywać płyty nazwiskami twórców, twórczyń i tak dalej, no to Mleko udowadnia, że być może to były dobre decyzje, żeby iść w tę stronę, dlatego że pierwszy jego nielegal nazywał się Rymowana Śmietana. W roku 2000 wyszedł. No okej, żarcioch, nie żarcioch, no bardzo dobry tytuł. Bardzo drugi dobry, no. Jest chyba najgorszy z tych 3, dlatego że on jest najbardziej zapominalny, tak? W sensie, że forgettable, mianowicie Świadoma odmienność. Co ty pierdolisz, ziomek? W sensie, naprawdę, przestań już jarać. A trzeci album, już legalny, wydany w Kamej Studio, nazywał się Ogólne Tematy. Ogólne tematy. No tak ogólnie, nie wiem. O czym jest twoja płyta? No ogólne tematy jakieś takie, nie wiem. No i jednym z tych ogólnych tematów jest policja i służby mundurowe, które pojawiają się w singlu, który w swoim czasie leciał bardzo mocno w rozgłośniach radiowych i teledysk pojawiał się w telewizjach. Singiel ten nazywał się mianowicie Kto dogoni psa. Tak jest. To jest płyta wydana przez Kamej Studio, czyli przez tę samą wytwórnię, która wydała debiut Trzeciego Wymiaru, o którym rozmawialiśmy i mam wrażenie, że tutaj jest ten sam myk, że to sobie zapiernicza na takim samplu gitarowym na zasadzie, a jakby to żre. Próbujmy tego typu rozwiązań. Do tego jest jednak taki syntezatorek G-funkowy, bo to jest troszkę taka, troszkę antypolicyjna piosenka. Troszkę. Jak się domyślacie, jest to piosenka szalenie ironiczna. Mleko nawija o tym, że bardzo, bardzo lubi, bardzo szanuje, bardzo kocha pana policjanta, a w refrenie mamy dzieciaki, które śpiewają piosenkę Łapy, łapy, 4 łapy, czyli piosenkę z piątku z Pankracym. No i tak, no ten numer jakoś tam sobie śmigał po Wiwie. Ja pamiętam, że u mnie w szkole na przerwach się to śpiewało. Nie wiem, czy zawsze z jakąś taką świadomością tego, o czym jest ten numer. Po prostu ten refren pochodzący z piosenki dziecięcej jest chwytliwy. No ale to był taki jeden strzał tak naprawdę, bo Mleko tej swojej kariery solowej już za bardzo nie kontynuował. Tam się zajmował robieniem bitów, ale no też nie należy do najbardziej znanych beatmakerów w historii polskiego hip-hopu, więc chyba nie do końca się to karierowo powiodło. Tak, znane ze wspomnianego przez Mateusza programu Piątek z Pankracym Zygmunt Kęstowicz zmarł 2 lata po wydaniu tego singla. Nie wiem, czy to jest jakby kwestia tego, że ten singiel go jakoś tam wykończył, dlatego, że tak często leciał i rzeczywiście był ten tekst był umiejscowiony w takim, a nie innym kontekście. Czy to jest na przykład tak, że Mleko załamał pana Kęstowicza tym, w jaki sposób rymuje, bo to jest powiedzmy sobie wprost, Mleko to nie jest najlepszy raper na świecie. Nie był też w tamtym momencie najlepszym raperem w Polsce najpewniej. To był taki sposób rapowania, który był charakterystyczny dla jakichś takich nielegalnych w cudzysłowie składów z pierwszej połowy lat 90., kiedy nie do końca jeszcze było wiadomo, w jaki sposób rapuje się po polsku, tak? W sensie, w jaki sposób się frazuje, w jaki sposób, gdzie się stawia akcenty i tak dalej. No i on próbuje bardzo... To jest właściwie melodeklamacja, która leci sobie troszkę koło bitu i Mleko próbuje tam zmieścić możliwie najwięcej treści I tej treści jest jednocześnie bardzo dużo i bardzo mało, plus są tam takie no glorious fragmenty, jak na przykład dwuwers. Bardzo go lubię, w sensie tego pana policjanta. Bardzo go lubię, on dla mnie chce dobrze, kocham pana policjanta, on wie o tym dobrze. Fajnie. I znowu dokładny rym i to lubimy. Tak. To lubimy tak. W rapach. No. Nie ma lepszych rymów niż dokładnie to samo słowo. To jest perfekcyjny rym. No nikt ci nie zarzuci, że tak powiedzmy na pół gwizdka to jest nawinięte. Nie, to doskonale wszystko do siebie przylega. No cóż można powiedzieć jeszcze o Mleku. No rzeczywiście technicznie nie najwybitniejszy zawodnik, ale ta piosenka gdzieś tam sobie żyje. To znaczy można powiedzieć, że ta piosenka z piątku z Pankracym tak naprawdę, bo ja ten refren parę razy na Krakowi, to znaczy na stadionie słyszałem. No i chodziło i o tego psa policjanta i o jeszcze innego psa, także można bardzo różnie tę piosenkę interpretować i żyje w sercach kibiców. Żyje w przeciwieństwie do Kęstowicza, ale żyje również kto? Bartek? Wiele osób na świecie jest bardzo dużo... Bartek się podłamał. Na świecie jest bardzo, bardzo dużo ludzi i mamy bardzo, bardzo mało czasu. Musimy wszystkim dać swoją miłość, dlatego przejdźmy do ostatniej piosenki na tej liście. Wielokropek i R&B Ewa Sonet. Singiel wyszedł w 2005 roku. W 2006 wyszła już pierwsza, jak na razie ostatnia płyta, długo grająca Beaty Kornelii Dąbrowskiej. Teraz mówię z pamięci, ale być może mam ją nie najgorszą, bo tak właśnie naprawdę nazywa się Ewa Sonet. A jak się naprawdę nazywa Robert Jansson? To jest człowiek tajemnica, tego się nigdy nie dowiemy. A dlaczego o nim wspominamy? No dlatego, że kariera muzyczna, krótka znowu kariera muzyczna Ewy Sonet, która gdzieś od 2003 roku powiedzmy była taką no, modelką erotyczną, tak pojawiła się w CKM-ie i tak dalej, ta kariera się wywodzi z Roberta Janssona, który napisał na jej debiutancki album wszystkie numery, w tym ten singlowy, który miał, no, wstrząsający teledysk, bo tam była fabuła, tam były zwroty anglojęzyczne, Bartek, a piosenka jest po polsku, ale generalnie jest taka, mam wrażenie, totalnie cyniczna próba wykorzystania tego, że po pierwsze, Ewa Sonet, atrakcyjna osoba, więc zróbmy coś z tym, a po drugie, no to R&B to już dawno się przebiło do tego głównego nurtu, więc my w Polsce będziemy po prostu nie tylko robić R&B, ale też pisać piosenki o R&B, bo to jest w ogóle o czym jest ten numer, nie? R&B tam urasta do miana jakiegoś takiego absolutnego fetyszu. Tak, no ten teledysk... On próbował wykorzystywać oczywiście, no nie tylko tam wygląd Ewy Sonet, ale również jej wizerunek właśnie modelki erotycznej, dlatego, że on tak naprawdę rozpoczyna się jak film pornograficzny z lat zerowych. W sensie Ewa Sonet jest tutaj bardzo wydekoltowaną dostarczycielką pizzy i jak wiedzą niektóre osoby, mam na myśli te, które miały jakąkolwiek styczność z pornografią lat temu 15 czy 10, no i jest to bardzo popularny premis filmu porno, tak, że przychodzi bardzo przystojny i umieściony dostarczyciel pizzy, ewentualnie bardzo piękna dostarczycielka, no i tam się dzieją dalej rzeczy. Kamera oczywiście ustawia się tak, żeby łapał się jej dekolt, więc to wszystko było... no trochę tak na pograniczu, tak jakby poważnego muzycznego projektu i jednak próby wykorzystania tego, że mamy dziewczynę z CKM-u, która nie boi się pokazać ciała i Robert Jansson postanowił w to wejść na całego, w tę całą sytuację i tutaj zjawił się cały na biało, zrobił ten numer. Numer, który, no właśnie, tutaj mówiliśmy o tym wcześniej, co jest przebojem, a co nie. No wydaje mi się, że i R&B mogą być traktowane trochę jako taki bekowy numer, który w sumie to ludzie sobie podawali, ale dla beki, no śmiali się z niego między innymi twórcy programu Bezele, tak, czyli TD i tam Coaches chyba też w tym takim klipie, tak. Który dostępny też na YouTubie, gdzie oni tam recytują ten tekst. No, nie wiem, no co można powiedzieć, no, jest to całkowicie zapomniana postać tak naprawdę, jakby ona już w zasadzie nie przewija się zupełnie nigdzie, tak, jakby to był taki absolutnie pojedynczy wystrzał, tak, czyli z jednej strony właśnie te sesje dla jak to się mówi, magazynów dla panów, tak, ekskluzywnych magazynów dla panów, a z drugiej strony właśnie ten numer i potem już zupełnie nic i jest to też dość wyjątkowe, jeśli chodzi o polską scenę muzyczną, nie, no bo chyba nie było takiej sytuacji, że próbowano wykorzystać seksapil do tego stopnia, nie? Wiesz, Danuta Lato, ale jeżeli chodzi o lata zerowe i i polski show biznes muzyczny, ja mam wrażenie, że wtedy ci ludzie w tych dużych polskich wytwórniach, czy tam wiesz, tych filiach jakichś majorsów zagranicznych zaczynają myśleć, że oni są już tymi takimi cynicznymi producentami na zasadzie weźmy to i to będzie idealny produkt i to się uda, bo nasi koledzy ze Stanów Zjednoczonych tak zrobili i z tą i z tym się udało. Czyli tak, bierzemy atrakcyjną kobietę, tak, która ma figurę taką no, dosyć intensywną, tak bym to elegancko nazwał. Bierzemy gościa, który nastrzelał masę przebojów. Wiadomo, kurde, to jest Robert Jansson, przecież on sprzedał 2,5 miliarda płyt po prostu w kilka lat. Bierzemy jeszcze gościa, który to zmiksuje. Mówię tutaj o Prince'ie Charlesie Aleksandrze, który tam współpracował tam, nie wiem, z Bigim między innymi, z Jennifer Lopez, więc o, no to mamy gościa z tego showbizu. No więc to jest po prostu, wiesz, żyła złota, nie? To będzie strzał w dziesiątkę. A inne jakieś takie przykłady typu, wiesz, Maya Craft, która była absolutnie ostentacyjną kopią Britney i tutaj też na poziomie jakby, nie wiem, progresji akordów w numerach. Przecież to już było wiadomo, że to się nie uda i że to się nie udaje. I poza tym i R&B, o którego chwytliwości możemy dyskutować, chociaż ja z tego miejsca pozdrawiam, myślę, że obaj pozdrawiamy DJ-a z wąsem, czyli Błażeja Szkudłapskiego, który podczas jednego z występów pozwolił mi wejść na DJ-kę i przekonałem go do tego, żeby puścił ten numer i to żarło, tak? To była kameralna impreza, ale to żarło. No to tu poza i R&B tam mamy jakieś takie numery typu właśnie C'est la vie i tak dalej, jakieś takie chamsko, eurodance'owe, no złe, po prostu nic nie zostaje po tych numerach, więc mam wrażenie, że Robert Jansson po prostu przyjął zlecenie, ale wiesz, co chwilę przysługuje, ja nie mam za bardzo czasu i w końcu napisał kolanem kilka numerów, które no nie zostają w żaden sposób, tak? No tego typu eksperymenty, jakieś takie arcycyniczne w przypadku naszego rynku muzycznego zwykle nie grały, bo to jest za mały rynek po prostu i ludzie też chyba dosyć szybko łapali, że nie, to jest jakaś taka popelina, nie? Jakby tak, jak potem się pojawi ten Piotr Kupicha z tym jakimś takim ziemniaczanym wokalem, jakimś takim postgrunge'owo-śląskim, nie wiadomo jakim, no to jednak stwierdzą, że nie, ale to jest takie oddolne, ale jak tutaj dostajemy Ewę Sonet, to już wiemy, że no dobra, to nie ma w sobie ani grama jakiegoś takiego, wiesz, autorskiego podejścia, jakiegoś takiego ducha, a my Polacy jako Słowianie, i Sławomir Świerzyński coś pierdoli teraz przez 15 minut, więc no. A właśnie pytanie, czy pykło, czy nie pykło, no bo jednak tam ona zarysowała swoją obecność jakoś tam na tym firmamencie, tak? Polskiego showbizu. Na chwilę chociaż, ale... Ile ona potem wydała tych longplayów? 17. Tylko, że pod pseudonimem wszystkie. Ani jednego. Gdyby w jakikolwiek sposób pykło na poziomie sprzedażowym, popularnościowym, to by to było po prostu kontynuowane. A tak to jednorazowy eksperyment, który się gdzieś tam porozłaził w szwach i tyle. Pewnie tak, przy czym ja jestem bardzo ciekaw, no bo to nie był jedyny taki przypadek, że polscy decydenci... gdzieś tam się zgłosili do jakiegoś zagranicznego producenta, żeby on się zaopiekował jakąś osobą pochodzącą z Polski. No i jestem ciekaw, jak to wygląda na przykład we wspomnieniach dzisiaj tego Prince'a Charlesa Aleksandra, nie? Że jakaś taka dziwna akcja w ogóle, nie? Że gościu, który zajmował się miksem, czy Jennifer Lopez, czy Mary J. Blige, przyjmuje w swoim studiu, tak? Czy gdzieś tam, nawet nie wiem, czy przyjmował w swoim studiu, tak? No ale dostaje jakiś taki projekt pod tytułem niespecjalnie dobrze śpiewająca jakaś dziewczyna z Polski, która była modelką erotyczną i nagle zajmuje się tym, nie? Jakby ciekaw jestem, jakie to były koszty wtedy i czy to było na przykład, wiesz, ekscentryczne, czy to po prostu się zdarzało raz na jakiś czas, że na przykład też, nie wiem, on równolegle robił 3 numery dla jakiegoś albańskiego studia, tak? 2 numery dla rumuńskiego i 1 dla jakiegoś, nie wiem, tam wenezuelskiego, nie? Że raz na jakiś czas po prostu przychodziły osoby z różnych krajów, on robił swoje i tyle, i taka chaturka, nie? To jest bardzo możliwe, wiesz, że tego typu fuchy się bierze i tyle. Jeżeli ktoś sypnie trochę kasą, no to hej, to jest mój zawód. Nie jestem Brianem Ino, to nie wymaga ode mnie siedzenia z kimś przez kilka tygodni w studiu, bo to nie robota producencka, tylko już taka czysto techniczna, więc podejrzewam, że on o tym nie pamięta. No, sam wokal Ewy Sonet, żeby nie było, że tutaj modelka erotyczna, baby, no ona śpiewała, tak? Śpiewała, jest to wokal, ale nie jakiś wybitnie charakterystyczny. Taki dosyć płaski, słabo zapamiętywalny, nie jakiś arcyżenujący, chociaż nie wiemy, ile tam rzeczy było robionych w studiu, może niewiele, tak, żeby nie było, ale znów, no, charyzma na jakimś bardzo, bardzo niskim poziomie. Tak, no, trzeba powiedzieć, że te charyzmy widać, ten brak charyzmy właściwie widać bardzo mocno w programie Kuby Wojewódzkiego, który właśnie z udziałem Ewy Sonet. Z udziałem Ewy Sonet swoją drogą i drugim gościem był Wojciech Olejniczak, no bo czemu nie? Naturalne zestawienie, tak. Tak, tak. Ewa Sonet tam poszła już po wydaniu singla, ale jeszcze przed wydaniem płyty, to było przed wrześniem 2005 roku, jak wynika z kontekstu, więc ten Wojciech Olejniczak wtedy jeszcze wystąpił swoją drogą jako polityk partii rządzącej, tak, jeśli dobrze pamiętam, bo on był w SLD, czy w którejś z tych, nie, w SLD, nie? Mhm. Wiem, że po lewej stronie, ale nie pamiętałem, czy to jest SLD, czy któraś z tych partyjek, nieważne. W każdym razie Ewa Sonet występuje tam przez 20 minut, najpierw śpiewa piosenkę, a potem Kuba Wojewódzki nie może przestać mówić o jej biuście, co jest niekomfortowe zarówno dla widza, dla mnie przynajmniej było, jak sobie puściłem te fragmenty, jak i w pewnym momencie jest to niekomfortowe dla Ewy Sonet i ona daje temu wyraz zupełnie wprost i mówi o tym Wojewódzkiemu, że tego, nie? I Wojewódzki nie przestaje, niespodzianka, mówić o jej biuście. No, z jednej strony można powiedzieć, no jasne, no przychodzi dziewczyna z CKM-u, próbuje robić karierę muzyczną, więc showbiz podchodzi do tego bardzo ironicznie, no i jakby bardzo ostentacyjnie mówi o jej piersiach, tak? Ale z drugiej strony, no jeśli ci osoba mówi w twoim programie, że może już stapyt, nie? No naprawdę, jak już koło tam 10 minuty zapytał, czy jej biust jest ubezpieczony, a koło 12, i tam w ogóle Olejniczak też się dołączył do tego śmieszkowania. Wiadomo, a koło 12 minuty boys Kuba will be boys, jako gdzieś tam zachęcał, żeby się rozebrała w studiu, tak jak się wcześniej rozebrała Doda. No nie wiem, czy to jest spoko. Niemniej, widać tutaj po pierwsze brak charyzmy i takiego, powiedzmy, takiej chęci, żeby być jakąś taką super, powiedzmy, wygadaną gwiazdą, jaką na przykład była Dorota Rabczewska już wówczas, a z drugiej strony widać dużą nieśmiałość w ogóle i to, że jakby Ewa Sonet, no pewnie dostała te propozycje, no wzięła to dlatego, że no czemu nie, no Robert Jansson i tak dalej, ale ona się niespecjalnie chyba dobrze czuła w ogóle w tej całej sytuacji i no, nie polecam tego fragmentu w każdym razie programu Kuby Wojewódzkiego z roku 2005, bo jest to dosyć żenujące, a Kuba Wojewódzki robi w sumie dzisiaj to samo cały czas. Tak, niewiele się na tym polu zmieniło, chociaż on jest po stronie kobiet, on jest przecież... pierdolenie. No dobrze, cóż, nie będziemy rozmawiać o innych podcastach. W takim razie piękny utwór, graj, słuchać nie przestanę. Nie wiadomo, o czym jest do końca, ale teledysk wspaniały. She's improvising. No, tam jest dużo rzeczy aktorskich, takich naprawdę porządnych i z tego się należy cieszyć. Jeden z wielu teledysków na tej liście, które się nie ostały w internecie w jakiejś takiej ludzkiej formie, tylko jakaś totalna, absolutnie kasza, więc tej maestrii reżyserskiej nie jesteśmy w stanie w pełni docenić. No ja wolę rzeczy, które są w miarę w takiej oryginalnej formie, a nie aż tak oryginalnej formie. No ale cóż, taka to była lista z naszej strony, 10 numerów, które wybraliśmy. Oczywiście, że pojawią się pytania, macie do tego prawo, można komentować, gdzie jest 12 łez Sylwii Wiśniewskiej i tak dalej, i tak dalej. Wrócimy jeszcze do tego tematu za jakiś czas, jak się nam po prostu to wszystko ułoży, tak, jak się nam zachce, jak się wam zachce, to jeszcze o tych One Hit Wonders z tamtego czasu sobie pogadamy. Tak, dziękujemy bardzo wszystkim słuchającym, wszystkim podającym nas dalej i wszystkim osobom, które nas wspierają na Patronite. Jesteście super. Wszystkie osoby są w ogóle super, które mają cokolwiek wspólnego z podcastem, nawet te, które nas hejtują, a nie ma ich za wiele, więc też dziękujemy. I jeśli słuchają nas jacyś tiktokerzy, to jak się można dowiedzieć z komentarzy pod teledyskiem do IRNB, ten utwór był jakimś takim hiciorem na TikToku polskim jakiś czas temu i został przypomniany w ten sposób. Więc zapraszamy do tego, żeby przypomnieć któryś z tych utworów, o których mówiliśmy w tym odcinku, też na TikToku, żeby tam zrobić jakiś... Żeby tam, nowy trend zrobić, no. Tak, jakąś choreografię fajną i tak dalej. No czemu nie? Czemu nie? No pewnie. No to co? To żegnamy się tanecznie. Zaczęliśmy tanecznie, żegnamy się tanecznie, bo kochamy taniec. Do usłyszenia. Cześć! Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.